Michał Nowak, zapraszam na sport. Cerat Enea Czarni dalej bez wygranej w hali Radomskiego Centrum Sportu. Radomianie ponieśli kolejną porażkę przy Struga. W starciu z Lug Lublin zdobyli jednak punkt do tabeli plus ligi. Radomianie rozpoczęli starcie z Lug Lublin od wygranej w partii otwarcia do 23. Kolejne dwie padły łupem rywali, którzy liczyli na komplet punktów. Jego jednak nie zdobyli, bo Czarni doprowadzili do tiebreaka. Decydująca odsłona to już zdecydowana przewaga zespołu gości, który zwyciężył do 8 i w całym meczu 3-2. Myślę, że najważniejsze z tego spotkania, co bym chciał podkreślić, to, że drużyna grała cały czas w siatkówkę, realizowała założenia, nie poddawała się. W drugim secie przegrywaliśmy 12-1. Ale cały czas grali, nie spuścili głów. Drużyna z Lublina jest drużyną z dużą jakością indywidualną zawodników i pokazali to po prostu w tej breaku, zagrywając bardzo mocno. No, co do samego meczu, to był bardzo nierówny. Dużo szarpanej gry z jednej i z drugiej strony. Ta frustracja z naszej strony też wynikała z tego, że zespół z Radomia bronił naprawdę bardzo dobrze. Był taki moment, że nie mogliśmy się dobić do parkietu. Ale też po tym poznaje się charakter zespołu, że przetrzymaliśmy ten moment, przełamaliśmy i wywozimy stąd 2 punkty. Cerat Enea Czarni Radom pozostają bez domowego zwycięstwa już ponad 370 dni. Tymczasem już we wtorek 20 grudnia Radomianie rozegrają kolejny ligowy mecz. Tym razem zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, czyli trzecim obecnie zespołem w tabeli plus ligi. Faworytem więc podopieczni Pawła Wojckiego na pewno nie będą. Nie ma meczów bez presji. Trzeba sobie... Przyjemność sportowca to jest granie pod presją. Granie dzisiejszego spotkania to już było pod presją, bo wygraliśmy w Lublinie i oczekiwania są wobec siebie. Trzeba na hali wygrać, trzeba wygrać, bo Lublin przyjeżdża, musimy wygrać. Także to trzeba grać pod presją. Bo granie bez presji to można sobie iść latem na wakacjach w plażówkę pograć. A jeżeli nie będzie tej presji, to jej poszukamy na pewno też w Zawierciu. Początek meczu Aluron CMC Warta Zawiercie Cerat Enea Czarni Radom 20 grudnia o godzinie 17.30. Moja Radomka Lotnisko Radom niewiele miała do powiedzenia w wyjazdowym meczu z grupą Azoty Chemikiem Police. Radomka pojechała na mecz z Chemikiem podobnie jak na pojedynek poprzedniej kolejki do Bielska Białej z problemami. Ze względu na kontuzję nie zagrała Samara, a w pełni sił dalej nie jest Gzdejmas. Mimo problemów kibice radomianek na pewno spodziewali się lepszej dyspozycji swojego zespołu w pierwszych 2 partiach. Radomka nie miała w nich jednak właściwie nic do powiedzenia. Chemik wygrał do 14 i 16. W trzeciej partii trener Błażej Krzysztołowicz zmienił rozgrywającą. Za Madison Back pojawiła się Paulina Zaborowska. W drugiej partii natomiast na środku Kornelia Moskwa zastąpiła Martynę Świrat. Szkoleniowiec Chemika Marek Mierzwiński dał w tym meczu z kolei pograć wszystkim swoim zawodniczkom. Trzeci set miał najbardziej wyrównany przebieg, ale mimo to miejscowe miały go pod kontrolą i wygrały do 23, a cały mecz 3-0. Dla Radomki to już 6. porażka w sezonie 2022-23 Tauron Ligi. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.